Siemaneczko, jestem Pepe Team Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Jak widzicie, na pierwszym planie jest nowy ciągnik kupiony. Można powiedzieć, w przednim dniu. Jak tutaj był zakupiony? Usus 900, przepraszam, Usus 914. 82 konie. Mocowo tak samo właśnie jak mój case. Kupiłem sobie takiego właśnie pięknego ususika za kwotę. No i właśnie ta kwota no jest dość zacna. Po przeminięciu i po sprzedaży trzech byków, które miałem w swojej oborze, już wam pokazuję, której by nie było. Tu miałem, w mojej oborze miałem trzy byki. Miałem trzy byki, jeden by kosztował 3000, drugi kosztował 2200. Suma przy minięciu po zarobieniu jeszcze na szczepie oraz na rasowaniu można powiedzieć dała mi sumę 31 tysięcy na koncie. Ciągnik kosztował mnie. Dla mnie dość fajne pieniądze, zdecydowałem się dlatego, bo kosztował 55 tysięcy kosztował w podstawie. Może inaczej, no 55 tysięcy kosztował. Ja utargowałem aż 5 tysięcy. 5 tysięcy, wiadomo, zawsze coś tam ma się wychachmęcić. 5 tysięcy po prostu, czyli 50 tysięcy taki usus mnie właśnie piękny kosztował. Myślę, że będzie dość zacnym, nowym nabytkiem na moim gospodarstwie. I tak, myślę, że cena dość atrakcyjna. A gdzie, że, żeby coś sprawdzić tym usłyszeniem, no to dzisiaj zapiłem go do kosiarki. Będziemy lecieć sobie z koszeniem łąki. Bo te ostatnie prace są nad tym, można powiedzieć, w okresie miesiennym. Nadsiadamy, odpalamy. Musimy sobie szybko otworzyć, żeby trochę bardziej było lepiej wszystko słychać. Wszystko pięknie gra. Już ten nowszy winacz chyba wszystko. No, wydaje mi się, że dość dobry zakup będzie. No i coś polskiego można powiedzieć. Ogólnie na gospodarstwie mam teraz aktualnie 4 ciągniki. Mam 4 ciągniki. Mam 30, 60, Case'a 45, 42, 30 i właśnie tego usta 914. Więc ja się bardzo cieszę. Myślę, że będę go w stanie spłacić. A właśnie, co najważniejsze, bo tak powinienem powiedzieć, że kuźwa, dałeś 50 tysięcy, 37 tysięcy miałeś. 20 tysięcy kredytu. Tak, dobrze mnie? 20 tysięcy kredytu, tak. Dobrałem taki lekki kredyt, można powiedzieć, na 12 miesięcy. A to 1700. A to raczej będą mnie zżerać, ale to jest mało ważne. Taka okazja mogła mi się nie dawać już więcej, więc no. To nie ryzykuje, to trzeba na nie pije. Tak to się mówi. Wspominałem właśnie, coś nowego będzie na gospodarstwie. No i coś będzie można w końcu kombinować z większymi maszynami, bo właśnie koniecznie ma z większymi, tylko po prostu na to ciążyć sobie właśnie tego case'a na właśnie moim gospodarstwie, bo on trochę dostaje po garach, jakby nie patrzył. No bo tak. Czekajcie, jak to chyba zmienia. Dobra, że to jaka była idealnym biegiem teraz widzę. No posiaki. I trochę odciążę tego case'a, bo tak lata pługu te kosiarce no praktycznie w takich większych pracach lata case. Po prostu wiadomo, wykupywałem też niedawno, wykupywałem go w zeszłym sezonie, no bo na początku tego sezonu. Jakoś tak. No ale wiadomo, że ja chcę się rozwijać dość mocno. A że inwestycja była dość zacna, ten sprzęt też był 26 km ode mnie. Pojechałem, obejrzałem ten sprzęt, tego ususa. No się zakochałem, można powiedzieć, w tym ususie. I stwierdziłem, że no, jeśli nie kupię go, mogę takiej okazji nie mieć po raz drugi po prostu. Więc chwila zastanowienia, zaliczkowanie i po prostu dobranie kredytu właśnie 20 tysięcy na zakup tego ciągnika.
No, może i bida na koncie. Mówię, 1200 zł to nie jest jakiś tam zarobek. Czy nie zarobek, tylko kwota na... O? Kwota właśnie pieniężna nie jest wywalająca na moim koncie. Ale nie wszystko właśnie się wiąże tylko z pieniędzy, tak? Rozwój też musi przede wszystkim być. No, mogłem kupić większego, wiadomo, a to się wiązało z większą wydajnością, znaczy większym wydatkiem, którego na ten moment no nie mogę sobie pozwolić wydać, nie wiem, 70-80 tysięcy na to, żeby zakupić po prostu większy ciągnik. Też mi się po prostu na pewno zwrócił, ale na razie dwa takie 80-dwukonne ciągniki zdaje mi się, że będą w zupełności ze sobą manię się komponować, no i po prostu współgrać. Bo nawet gdybym w późniejszym czasie chciał, nim powiedzmy, mieć pasę zwijającą, rolującą, w zależności jak to mówi, no to już wiem, że jakąś nawet z nożami mógłbym pociągnąć. Jakąś Unię Famarol, Kronę, nie wiem, Holanda, pasę. Bo już może tam Holanda, jeśli bym zwykł, może bez... może tak, nawet pasówkę pociągnął. Może z większymi problemami, ale by uciągnęły. Więc tutaj już mamy ciągniki. W momencie takie, że jestem zadowolony z tego powodu. Jestem zadowolony z tego zakupu. Może wam się też to spodoba, ten ciągnik. Mam nadzieję. No i co? Bez stora. Nie patrzcie się na motogodziny, bo nie dodałem. Będzie napalone. Wszystko robione. A powiem tak, było przygotowane, wywaliło sejwa i musiałem jeszcze raz zrobić. A że jest sobota, też chcę to nagrać jak najszybciej. Więc tam motogodziny się nie patrzy absolutnie. Wiem, ile ten ciągnik miał motogodzin, wszystko, ale trzeba go opisać. To jest głucha sprawa. W tym momencie. Ciągnik od gospodarza, nieostrzennego handlarza. Więc to też jest bardzo ważna rzecz. Gościu zmieniał ciągnik na nowszy, po prostu model, tak? Chciał po prostu trochę większego komfortu. Zmieniał coś na nowszy. Jakiś czteroletni case chyba kupił, a się nie mylę. Większy jakiś gospodarzyk, no to sam Teusus miał stać na niego bez sensu. Tam kupił chyba case'a 140 koni bodajże, więc no... Po co ma stać? Tylko mu się to przyda. No, mi jak najbardziej się taki usus przyda, bo nawet tak, czy w tym rozrzutniku, mimo taki śmieszny rozrzutnik, bo rozrzutnik raptem 5-tonowy, a tak to było w poprzednim odcinku, robiliśmy akcję właśnie obornik i tak były tam inwestowane do nas stawki 1000 zł, ale to mało ważne, ale 5-tonowy rozrzutnik jest. Już coś więcej można będzie nim zrobić. 65 troszeczkę miała problemy, a ten oto SUS na pewno tych problemów nie będzie miał. Ja jestem dość ambitny i myślę, że też będę chciał na wiosnę zakupić jakiś pewnie większy rozrzutnik, jeśli skupuję zgodnie planem. No i przede wszystkim beczkę, bo beczka u mnie się baguje, dlatego u mnie więc nie widzicie. Po prostu. Bo po prostu ta obora mi tak knoci sytuację, czekacie. Czemu mi tak jakoś ciężko te biegi dopasować tego ususa? Dobra, niech tak będzie, może będzie troszeczkę lepiej, czy jednak troszeczkę źle. Dobra, nie będę kombinował, bo to szkoda czasu. 2000, 1800, 2000 obrotów, myślę, zdaje, że powinno być idealnie. Dobra, no i teraz to obracamy się tutaj. I obkaszamy tutaj dalej. Od. Można sobie po prostu lecieć. Zamysł jest taki, że robimy... czekajcie, czas sobie może puszczę na czas na pół, chociaż to sam leci. Było dużo ciągników takich do kupienia, czy to Usus, czy to Massey Ferguson, czy to Case nawet. Taki właśnie jak kupiłem. Tylko powiem szczerze, no nie chciałem pobierać takich samych Case'ów, nie chciałem pobierać takich podobnych właśnie marek. Chcę trochę bardziej iść w różnorodność.
po drugie, wiadomo, case jest trochę droższy, tak? Po jednym teoretycznie patrząc, racjonalnie kupić na przykład Dususa, dopiero kupić teraz case'a. Ale z drugiej strony case jest bardziej uniwersalnym sprzętem, można powiedzieć. No bo case ma już rewers. Mechaniczny, ale już ma rewers. No to w sam raz. tutaj skrzynia, nie wiem jaka to jest, szybka czy wolna. Ciężko mi stwierdzić, na 30 na godzinę w sumie leci. Więc podejrzewam, że to jest skrzynia szybka. Ja to jestem zadowolony z tego na razie nabytku na gospodarstwo. Jak to będzie później, się okaże wszystko. Właśnie. Słuchajcie, bo coś tak trochę młode. Może trochę za głośno będzie. A co mi trochę może lepiej jak głośniej niż aby za cicho. No i takie posunięcie, spontaniczny zakup, miała być inwestycja i inwestycja będzie. Właśnie już mam zakup zamówiony, materiał na budowę. Mam zamówiony materiał na budowę. No to jest z drugiej strony się wiąże teraz z kredytem. No i to się już wiąże kredytem niemały. Ale co będzie to robione? Niestety ja wam tego nie pokażę. Powiedzmy między odcinkami, bo ja nie mogę, nie umiem blendera robić i nie będę kupował jeszcze i nie będę umiał, nie umiem takiego czegoś robić, modelowania itp. Więc nie będę się na siłę kombinował, ale na wiosnę zobaczycie coś nowego, coś co chciałem już właśnie zrobić, zamierzeniem właśnie od początku tego tutaj mojego gospodarowania tutaj. Więc będzie dość ciekawie. Musicie oglądać to bacznie, żeby wiedzieć, o co to będzie chodziło. No ale jeszcze spokojnie, będą jeszcze jeden odcinek, będzie skasowania siana. I będziemy pewnie dopiero wtedy o tym myśleć. O jak to będzie spadane. Dlatego jest plat przygotowany, można sobie powiedzieć, już pod budowę. Bankiem już jestem dogadany, bardziej może nie z bankiem, z agencją agencji restrukturyzacji i modernizacji, właśnie, bo właśnie biorę sobie na program tą inwestycję. Ambitny plan, ale zwrot też będzie znaczny, tylko że wiąże się to też z jednym szkopułem. Co 2 lata, bo to w sumie co rok powinno być, ale powiedzmy co jak ja tutaj w grze będę musiał co 2 lata przez właśnie chyba przez rok będę mi tak robił, co roku będę musiał jakąś inwestycję uczynić, więc tutaj będzie dość ciekawie, więc muszę automatycznie przejść na VAT. VAT na szczęście mogę po 5 latach, jeśli się nie mylę teraz, po 5 latach, czekajcie, pamiętam, to nie bytne. 5 lat mogę z VAT-u zejść, więc, ale inwestycja mi zostanie. Więc no to będzie ambitnie. Ale co to będzie? Zobaczycie, typowo na wiosnę, bo to mi trochę rozbuja wszystko. Szczerze mówiąc, rozbuja mi tą całą inwestycję, tą całą serię, można powiedzieć. Tą gospodarkę całą. Jeśli to się uda, no to będę szczęśliwy. No i w końcu na też te kiszonki też się właśnie przydadzą na moim gospodarstwie. I znaczy już powiedziałem, kieszonki przydadzą mi, to już możecie wiedzieć mniej więcej o co mi kaman chodzi. Więc taka inwestycja, bo głębsza inwestycja będzie, po prostu będzie głębsza inwestycja. Ja tylko muszę mieć wyłożone 100% na dzień nowy, a później mi złoto 60%. 65% w zależności jaka się tutaj wszystkim wiąże i spełnię wszystkie wymogi, może nie popełnię błędu i no, inaczej nie popełnię zbyt mocno i się nie zadłużę aż tak, żeby mi tego nie spłacili. Będzie dość ciekawie. Dobra, teraz tak, podnosimy i wyłączamy kosiereczkę. Nawet nie kombinuję, nie podnoszę, czyli inaczej, nie składam po prostu kosiarki.
pojawić się moje pole zachwaszczone, ale ono jest przygotowane, będzie dopiero na wiosnę robione, więc tutaj się na razie nie muszę spinać, bo tu będzie jęczmień, więc nic tam na razie na jesieni nic nie kombinuję. Tak. I kosimy dalej, bo to trzeba dość mocno popkarzać. Na trochę z takim, wiecie, już ususikiem można trochę szybciej polatać, czekajcie, a też tak chciałem te 13, to niech te 13 będzie, bo mi się zdaje, że jest tak optymalnie jak tą, na tą kosiareczkę. Kuzia twarz. Co ja, proszę państwa, zrobiłem? Właściwie nie zorientowałem, ale to nic, nie, ja po prostu nie zasiałem, że ta na 10. Dwa pola zasiałem, przecież go nie zasiałem. Oj, to niedobrze, ale to nic, tutaj myślę, że i tak będzie dobrze, że... Dobra, to na to mam lepiej, bo chcę teraz pojechać tak, po łaranym. I w sumie... O, trochę, chociaż dobrze, bo tutaj tak ogólnie będzie, tu pewnie razy będzie już łączony, bo jestem dogalany pod tym względem, więc nie muszę się spinać. Więc mówię, teraz tylko patrzcie bacznie, co się będzie w ogóle działo, bo teraz mi się zdaje, że będzie dość grubo przemyślane rzeczy, wydatki i tak dalej. Na pewno wiem, że byki, które właśnie hoduję, dopóki nie będę miał, że tak powiem, dwuletniego obrotu, że tak powiem, dopóki dwa lata nie będę miały, to też mam trochę ciężej to ogarnąć, ale jeśli po dwóch latach będę już, wiecie, stopniowo już kupywał, te byki, tak jak tu powiedziałem wcześniej, że stawiam dwie obory, te takie dwa budynki właśnie, na byki raz jednorazowo sprzedaję, no to myślę, że to ten inwestycja w momencie mi się spłaci, tak? Robimy tak, że nie biorę kredytu przez ten mod, który posiadam, na dzierża, tylko na kredyty, ja inaczej, żebyście też się nie zdziwili pod tym względem, bo ja będę brał kredyt 2%, więc tutaj mam też 5 lat tego kredytu, no tu inwestycje, więc uwierzcie mi, będzie zacnie, ale więcej nie mówię, bo teraz za dużo powiem i spalę wszystko na panewce. A tego bym nie chciał. Na pewno nie chciałbym tego. Dobra. Łączkę odkusimy tą. Będzie elegancko. Myślę, że usłyszy wam się ogólnie spodoba, bo naprawdę fajny, zacny ciągniczek. Trochę komfortowy też, w miarę. Reduktor ma, wszystko ma. Serczne biegi. Wszystko ładnie zsynchronizowane ze sobą, zsynchronizowana, więc tu jest pięknie, ślicznie, elegancko. Nic nie zgrzyta, wszystko pięknie działa. No, na razie odpukać wszystko pięknie chodzi. Więc tu ja się bardzo z tego powodu cieszę, że tak to jest zrobione. No i teraz co? Zostaje mi pograbić i tylko spasować na odcinku i będziemy pewnie później przyjąć tylko i wyłącznie do wspomnianej wiosny. Chyba że ktoś mi strzeli i weźmie zrobić coś w zimę, nietypowego. Człowiek wie. Człowiek wymyśli. Jeszcze. Ale tak, fajnie. Wieszcie, daszki też mają fajne, wszystko ma, napiszcie, dobre, jeszcze oponki polatają, nie są jakieś tam jest piękne, ale myślę, że te 2-3 sezony polatają, gorzej mam to, że do pejca muszę kupić opony, ale myślę, że się ten usług teraz ma, jak już sam, to ten, tamten case jednak teraz nie będzie zakładał w transporcie. To jest po jedno, a po drugie tak mocno w polach ciągowo. Chyba nie teraz to przejmie rolę ususik, czyli będzie teraz pługu sobie orał.
Wow, pługu będzie sobie latał. A Case, nie wiem, będzie sobie uprawiał. Podejrzewam, że to jakiś większy zestaw uprawą, bo siewnik będzie musiał zawitać. O tych naszych, naszych ciągniczków. Bo ja tu innej już opcji nie widzę, proszę Państwa. Tylko teraz nie wiem, czy... A nie, ma dwa silniczki wspomagające, więc podnośnik ma mocniejszy teoretycznie niż Case. Więc to już jest bajeczka. No i git, można sobie polatać. No, nie może takim, no... Wiecie, no niby to jest usus tylko, ale już jest dużo sprawniej, tak? Widzicie, że mi tego ususami kupionego na wpłydze nie mam takiej spiny z tym kombinowaniem i ugniataniem tej pryzmy case'em. Jasne, gdyby nawet na wpłydze na kieszonkę, bo będę miał przecież wpłydze na kieszonkę, no to usus będzie sobie latał w podwozie, a case w ugniataniu i już jest bajeczka. Jedynie jeszcze tak będziemy kończyć, ale chcę mi powiedzieć. Jedyny plus, co tak naprawdę mnie spełniło zakupy tego ususa, to jest ten piękny obciążnik ilości, można powiedzieć suma 500 kg. Pół tony na przodzie, więc już jakoś ciężkie maszyny też będziemy sobie pięknie, elegancko targać. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.